jest to kierunek dedykowany dla menadżerów, którzy zaczynają dopiero swoją karierę, ale również dla tych, którzy są bardziej doświadczeni w zarządzaniu ludźmi. Następuje przepływ doświadczeń, rozwój kompetencji. Opieramy te studia na pracy warsztatowej. Dzięki temu te studia są bardzo użyteczne i dają konkretny kapitał wartości na rynku do awansu bądź zdobycia nowej pracy. Wiedza zdobyta na Akademii Menadżera to jest taki tygiel możliwości, które w tym momencie mogę wykorzystać w procesie wspinania się na wyższy szczebel mojej kariery. Wybrałem studia na WSB, ponieważ program tych studiów i to, czego będziemy się na nich uczyć, wydaje mi się najbardziej atrakcyjne z tego wszystkiego, co możemy sobie wybrać na rynku edukacyjnym. Wszyscy wykładowcy to praktycy, którzy zarządzali, są trenerami biznesu, którzy od lat, od kilkunastu, ponad 20 lat rozwijają kompetencje menedżerskie, czyli to nie są wykłady, to są spotkania, gdzie organizujemy przestrzeń do wymiany doświadczeń i do rozwoju kompetencji. Na WSB mamy do czynienia z różnorodnością. Nie chodzi tylko tutaj o różnorodność tematyki studiów, ale także o różnorodność osób, które przychodzą jako słuchacze. Reprezentujemy różne branże, różne specjalności, różne stanowiska. To jest ogromna możliwość wymiany doświadczeń, informacji, nawiązania nowych kontaktów, a to jest bezcenne. Wyróżnikiem Akademii Menadżera jest test Master Person Analysis, który na początku edukacji bada zasoby i pozwala je wzmacniać w ramach całego procesu edukacyjnego. Kolejnym wyróżnikiem jest to, że Akademia Menadżera zbudowana jest na tak zwanym modelu coachingowym rozwoju kompetencji menadżerskich, czyli cały czas menadżerowie uczą się wzmacniania i motywowania pracowników. Bogate doświadczenie osób, kolegów, koleżanek, wykładowców daje taki power i sprawia, że chce się chcieć. Że możemy zrobić coś więcej, że inwestujemy w siebie. I to jest coś, co napędza człowieka do przodu.